Czy ktoś z młodych czytelników poezji, literatury słyszał o Annie Kamieńskiej? Być może na lekcjach języka polskiego w klasach 1-3. Bo Anna Kamieńska jest bardziej znana obecnie jako autorka książek dla dzieci i młodzieży. Pisała swoje utwory o rodzinie. O sprawach związanych z wymyślonymi, wyobrażonymi światami, ale zawsze mówiła, jeśli chcesz pisać dla dzieci, to pisz lepiej niż dla dorosłych. W każdym razie jej twórczość jest integralna, bo utwory dla dzieci można czytać jako utwory dla dorosłych i odwrotnie utwory dla dorosłych czytać jako utwory dla dzieci. Anna Kamińska. Jest z pokolenia, które nazywamy pokoleniem Tadeusza Różewicza. Urodziła się w 1920 roku, a więc miała los, który reprezentują tacy wielcy twórcy XX wieku, jak Tadeusz Różewicz, jak Krzysztof Kamil Baczyński, czy jak Karol Wojtyła. Jej droga twórcza jest bardzo ciekawa, ale i typowa dla pokolenia, którym, któremu przyszło przeżyć młodość w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Potem ta młodość jest dramatycznie i tragicznie przerwana przez wojnę i okupację, a po roku 1945 Anna Kamieńska debiutuje tomem wierszy Wychowanie i wpisuje się Niestety, byśmy dzisiaj powiedzieli, w literaturę propagandową, w literaturę nazywaną socrealizmem. Wtedy też przeżyła załamania rozmaite, wyjście z tej linii, którą ukształtowała jej wcześniejsza droga czyli na przykład straciła wiarę. Jest to ważne stwierdzenie, dlatego że. Yy, Twórczość Anny Kamieńskiej można podzielić na takie dwa etapy. A więc okres powojenny, kiedy utraciła wiarę, o czym traktuje na przykład jej zapomniany zbiór opowiadań Czasy Małego Szczęścia. I w momencie, kiedy traci, kiedy traci męża, kiedy ma już 40 kilka lat. Doznaje nawrócenia, i wtedy wychodzą takie tomiki jak wygnanie z mitu, jak biały rękopis, aż do wierszy jednego, z jednej nocy, i wtedy objawia nam się jako poetka metafizyczna. W związku z tym Twórczość Anny Kamieńskiej, ta najwartościowsza, to jest ta z ostatnich kilkunastu lat życia. Jest ona inspirowana Biblią. Poetka specjalnie nauczyła się języka hebrajskiego, żeby czytać psalmy. Poza tym doskonale znała poezję polską, napisała znakomitą antologię pod tytułem Najpiękniejsze wiersze polskie. I tym wszystkim, którzy pragną zapoznać się z najpiękniejszymi wierszami naszej poezji, proponuję lekturę właśnie tej książki o, o tym, jak Kamieńska kochała poezję polską i jak pięknie, jak wnikliwie ją interpretowała.